No to jest co? Szczurza morda. Twoja? Nie, a przeciwko mnie teraz. Patrz, już tak? A co ty robisz? Nie wiem. Żabę. Żabę? Nieszczęśliwą jako? Taka po czterech czangach. Po czterech czangach to ty się gorzej zachowujesz. Czy tu jest w ogóle jakaś widoczność? Zerowa. Nie wiem, nie widzę. A ciebie też nie widać. Hej, dzień dobry. Jesteśmy w ostatnim dniu naszego pobytu i właśnie mamy winogrona. O. Drogie jak u nas, bo w sumie wyszło 30 parę złotych. Chociaż nie, u nas za 30 parę złotych tyle nie kupisz. Wieje dzisiaj. No. Matko! W sensie, że piasek. Bardzo dobre. Chcesz? Wodzionkę chcesz? Nie? Porwałem piaski. Masz ten? Peeling? No, darmowo. Zaraz będzie następna fala. Piasku. Także ostatni dzień. Spalone nogi. I Dawid ma spalone nogi. W Krakowie jestem spalona. Pamiętasz tą reklamę? No ci powiem, że z tym piaskiem to jest dobrze. Uwaga! Będziemy płynąć. Tylko musimy poczekać na naszą łódkę. Najlepsze będzie moje wejście i zejście. No co? Się nie śmiej. Tak stękałaś tą łódkę na masz. Nie stękałam, no co, no być tu i nie płynąć tym. Jachu, nie marudź. Aż mi majtki weszły. Z wrażenia. Chodzisz tam po silniku, kładziesz i tam idziesz. No ty pierwszy wejdziesz, weźmiesz ode mnie plecak. No. Bo ja z moimi tymi to mogę wszystko zamoczyć. Trzymaj. Matko, jedyna. A to bujo. Weszłeś? Nie. Otrzymaj to. Uwaga, płynie. Biznes. Biznes z tyłu. Pan siedzi? Siedzi. Proszę te. Telefon. Zdjątko. A Felek w więzieniu opala się w cieniu i buju, buju. To jest Czechy w samolocie. Masakra. No musiał pan zakręcić, no co? Na motorówce nie zginąłeś, to tu też nie zginąłeś. Jaką to ma moc! Dobrze jest! Więcej ludzi. Plaża w plaża to jest w sumie. Nie no, troszkę mniejsza jest. Tu jest więcej rozbudowane to wszystko. Tam fajnie z tyłu widać wysepkę. I tu jest chyba ładniejsza woda. No zdecydowanie ładniejsza. No, tu jest ładniejsza woda. Także. Proszę, w lewo czy w prawo idziemy? Ty i tu nie ma mąki. Prawo. To jest inny piasek. A musimy tam, bo tutaj jest zagrodzony. Także tak wygląda przepiękna kata. Kata ładniejsza, no. Się przepłynęliśmy. Cudownie. Chcesz się bardzo pływać, bardzo dalej. A tu zobacz, od razu przy tym są jakieś... Te. Idziemy się tu przejść od razu? Chodź, zobaczymy. Coś do picia może sobie kupimy. Wrażono. Idziemy, proszę. Przy okazji zwiedzimy trochę. W końcu. W końcu. W końcu. Ale ci powiedziałam, nie? Janusz?
Dowaliłam ci, Janusz. W łapce jeszcze ciągniesz. Tak, zaraz wyskoczymy z butów, bo mamy w plecaku. I idziemy. Wiesz, że pachnie jedzeniem? Coś, co Janusze lubią najbardziej? O, czekaj, ja tu? Zobacz, tu jest więcej parasolek. Widzisz, tu są niebieskie. Tu ludzie się porozkładali z tymi. A u nas tak nie leżą z parasolkami na plaży. No. Dobra, idziemy. Idziemy w rejs. Mamy obuwie, możemy iść. A przyjemnie jest, ci powiem. A czy przynajmniej mi. Na pewno... Ej, tu będą te soczki, pijemy? No to czekaj. Tak. Czyli tu przy plaży mamy od razu jedzenie. Proszę bardzo. Który proponujesz? Arbuz nie, banan nie. Dragona nie. Tak, tu jest ludź na ludziu. Tu już jest Kołobrzeg, ci powiem. U nas to Kołobrzeg to nawet nie jest w połowie. Wciąż kata jest? Nie, zobacz, jaka woda piękna. No. Kata jest ładniejsza. Z lodem. Dalej. Uwaga, próba. Jaki? Pycha. Czekaj, bo ja nic nie widzę. To jest ta w soli, nie? Tak. No. Ci powiem, że bardzo ładnie wyglądała. Tu jakie duże. Małe, wielkie, tak? Ej, one nie będą dobre? Też, no, poprosimy jednak. Ale Bole. Ogromny. O, jakie to ciężkie, ty. Ja nie dam rady. Ja takiego jeszcze nie widziałam. Very good. Jak młodzi, nie? Nie, to są inne. On jest tak duży, że ja nie mogę go udźwignąć. Tu mają lepsze kokosy. No bo one są duże. I te duże nie są takie słodkie. Jak ktoś te kokosy takie jak ja, to wkaczy tylko. Tak, jak Dawid nie lubi tych słodkich, tajlandzkich, to tu wkaczy akurat mają takie duże. U nas nie ma z tej naszej strony. Dwa kokosy i dwa dla mnie wchodzą. No. Dupki. Nie? Za gorąco. Nie mówię, że teraz, ale w tym stylu, nie? I patrz, tu mają te kokosy wszędzie takie. Kacie mają dobre kokosy. Kepsika, jakby ktoś chciał. Dawid smaruje głowę. Ja w ogóle nie wiem, czy coś słychać, czy nie słychać. Co ty robisz? Oddmuchujesz? Pieszą. Jesteśmy na plaży. Opiliśmy się kokosa. Będziemy zaraz pili znowu. Ta wyspa mi się tam podoba. Ładnie to wygląda. Dawid język wytyka, nie wiem dlaczego. Ale to chyba nie na mnie. Próbujemy się zmoczyć. A ja już patrzę, czy nie ma krabów. Czy nie ma krabów? Już się zamoczyłeś? Daj mi sekundę. Albo dwie. Ja mam zawsze problem od góry. Jest dobrze? Czas na zdjęcie. Woda jest w ogóle wszystko. Nie, w ogóle tak przyjemnie. Potem się przejdziemy dalej, zobaczymy. Co? No, stanowisk do jedzenia, zobaczcie. To jest to wszystko, ja nie wiem, czy to widać, ale to jest całe tu, tam do samego końca. I tam od samego początku, tylko tam gdzie się przewijają ubrania, ale to wcale nie za dużo. Także tutaj jest rarytas, jeżeli chodzi o jedzenie, nie? Takie i. No. I kolejna sprawa tego kokosa. Że tu jest kokos, który piliśmy wczoraj, a my nagrywaliśmy wczoraj tego kokosa? Chyba tak. Nie wiem. Czy nie? Ja teraz nie wiem, dobra. Ale chodzi o to, że tu w Kacie są kokosy, które są duże i one smakują prawie jak te dominikańskie i Dawid je lubi. A mi jest wszystko jedno, czy on jest słodki, czy nie, ale jeżeli ktoś lubi te dominikańskie, to w Kacie te duże są. I w ogóle tu jest więcej Francuzów, no? Tak. Nagle Rosjanie nam uciekli. No czegoż to? No. No i ta wyszepka z tyłu piękna jest. Tam w prawo mamy moją Havira. Tak, a my przepłynęliśmy stamtąd. Tam. Kilometr. Kilometr. A fajnie się płynęło tym. No, tak po tym wiało. Ty fajnie. Się bojałeś. Bujało trochę. Oj, tam bujało na motorówce, nie zginęliśmy, a tu byś zginął. Od razu do wody i... Dalibyśmy rad.
rysuje twocia. Jak czubek. Ja nawet się wyciągnę do góry, ty, patrz. Jak szaleć, to szaleć, a co? I cię nagram. Nie? Uwaga, opuszczamy katę. Idziemy na kokosa. Muszę krzyczeć, bo wiej. Opaliłam się. A co? Na ostatnich tych mój brokat. Piękny Grażyny. Jedziemy na kokosa i Dawid sobie bierze coś na wynos do jedzenia. Tak, poproszę, no tego big. Tego big. One big. Very cold. O, spod spodu pięknie. No i to są najlepsze kokosy. Uh-huh. Najlepsze. Znaczy, no ja lubię te słodkie, ale Dawid się przynajmniej może napić. I znowu będzie ciężki. Aha. Nie dam rady. Taki tasaczek by mi się przydał w domu, wiesz? No, musimy kupić. Zawiewa mi kieca. Dawid jest poparzony. Super draje mu nie ten. O kurka, siwa. Daj moje dziecko. A jakbyś mi go przekręcił słomką tu, to będę z nim szła i będę sobie popijać. Zobacz, jak on jest wielki. I one są, podchodzą pod te dominikańskie, one nie są takie słodkie. Chociaż ja powiedziałam, że mi jest wszystko jedno. Więc teraz idziemy, Dawid sobie szuka czegoś do jedzenia. A ja nie wiem, czy nie chwycę krewetek na tym patyczku na wynos. Wiesz? No weź, no to tak głową, bo no zaraz, no to dobra, poczekaj. Idziemy. Tu dla ciebie? Nie, no to poczekaj, idziemy dalej jeszcze. Tu jakieś cudowności. Kurczaczki masz, szaszłyczki masz. Tu masz. Ładny kurczaczek. A i to jest kurczaka. To tu chcesz? Tak. A ja te krewetki chcę spróbować. Jednego patyczka mi weź. Ale nie, to może odwrócę patyczki. A ja chciałam tamte na tym patyczku. A one są, to są te same w paniarce? Nie. Są inne. To weź mi jednego patyczka i tu mi weź dwie. Bo to można na sztuki, tak, nie? Tak, tak, no. To tu poproszę dwie te i ten patyczek. Tu. I powiedz pani, że te. O. Ja biorę to. Ty to bierzesz? Dwa kurczaki. Dwa kurczaki. A to też ładnie wyglądają kopałki. I to. No i nie próbowaliśmy makreli. Mamy jedzenie, pokaż. Cyk. Moje krewetki. W końcu je spróbuję. Uwaga, idziemy łapać tuk-tuka. Stroje kąpielowe mi się podobają. A że niedługo kolejny wyjazd, to nie wiem, czy sobie nie kupię. Tajski strój. Co? Są chodniki. A, w Kacie są chodniki. W Karol nie ma chodników. Wiem, że to jest może takie mało interesujące, ale tak jest. I tutaj w Kacie na przykład jest bardzo dużo koszy na śmieci przy plaży. Tu na mieście też nie ma, ale przy plaży są. A u nas, mimo że plaża jest większa, to śmietników jest bardzo mało. Ale to nawet przewodniczka mówiła, że rzeczywiście tutaj nie ma koszy na śmieci. Proszę. Ale jazz. A tu tuk-tucki. Tuk-tuk, tuk-tuk. Tuk-tuk. Do którego pana idziemy? Żebyśmy tu nie zginęli. Tu do pana? Tu do pana? No to chodźmy. Uwaga, startujemy. Nic nie widać. Nie wiem dlaczego. Ale to jest mniej istotne. Jedziemy. Mamy ciemno. O! Haj! Pan jedzie z nami, proszę. Jak fajnie. Zapraszamy! Fajnie, żeby zrozumiał. Ale to nic. Jedziemy dalej.
Dawid właśnie konsumator robi, kończy kurczaka. Bardzo dobry, bo też próbowałam. A w domu zaraz się dopadnę do moich krewetek. Więc proszę bardzo, takie numery się tutaj dzieją. To jest fantastycznie. Czas na sweet foodzie telefonowo. Pizzeria! Tajskie jedzenie, ale pizzeria. Tam były zboczone lalki. Co ty pindolisz? Oni nie mieli huśtawek. A my mamy. Jakby to było takie istotne, nie? Jakby co? Hi. Hi ludzie, hi. Hi człowieki. Tuk, tuk. Wychodzimy. Żebym ja tylko nie zginęła. Dam radę. Idziemy się wykąpać od soli. Idź pierwszy. Tak, idziemy. Ja mam problem z kolorami w aparacie. To jest lemoneczka, którą piliśmy. Dawid ma wieloowocowy, to jest przepyszne. Nie? No. Miód malina. Miód malina. Teraz Paula coś napisała. Uwaga, debiut. Ale w sumie tego nie widać. To jest homar. Jak on się nazywa? Skalny. Skalny, on malutki jest. O, sosiki. Dawida ryż. Proszę bardzo. A tutaj mam krewetciochy i krewetciochy. Te dwie gratis. W sosie tamaryndowym. O. Te dwie gratis masz. No, dwie były gratis, bo wziąłem sobie malutkie, trzy duże i tego homcia. No w sumie to, jak się poobrzuca te wszystkie rzeczy, wcale dużo tego nie ma. Nie. No, także nie, dobra, jest git, jemy. Aż się boję, ale ładne mięso masz. No trzy duże, dwie małe. O, Dawida. Pasaman curry. Pasaman curry. Ładnie wygląda. Jak było widać, byliśmy zjeść. Kolejny debiut w moim życiu, przepyszny. Homar był cudowny. Uwielbiam. W kamerze widzę, że jestem bardzo, ale to bardzo czerwona i w rzeczywistości nie jestem aż taka czerwona, ale jestem. I chciałabym powiedzieć, że nie udaję bohaterki ani żadnej tutaj Alexis. Mnie naprawdę nic nie szczypie, ani mnie nic nie boli, tylko to tak naprawdę w kamerze widzę, że jest bardzo podbite. Zaraz będzie zachód słońca i idziemy się tutaj przejść dalej w drugą stronę. Jak słyszycie, muzyka jest trochę głośno, więc chodźmy razem. Widać, przyszliśmy na zachód słońca. Oczywiście w kamerze tego nie będzie widać, nie? Trzaskam sweet focie, bo ja dzisiaj mam rekord. W ogóle na swoim wyjeździe z samym telefonem w tej chwili, a jeszcze nie wyjechaliśmy, zrobiłam 1230 zdjęć, a już do tej... Nie, od tamtej pory to już 30 pykłam. Także naprawdę w tym roku pobiłam rekord i Dawid daje mi ksywę pod koniec wyjazdu sweet focia. Polska sweet focia. Siadaj, foteczka. No widzicie? No inaczej się nie da. Jeszcze zachód, pięknie słońce jarzy. Chociaż tam jest taka mała chmurka, ale ono zaraz zejdzie na dół, więc... Palemka fajna. Zaraz ciebie będzie widać. Ja tu walnęłam już 50 zdjęć i chciałam powiedzieć, że przed chwilą aparat wpadł mi do piasku i jeżeli widać jakieś kropki od piasku, to mam w obiektywie piasek. No jestem mądra. A teraz proszę mi zrobić zdjęcie tu na siedząco przy tej palmie. Tak, żebym wyjechała i miała 1400 zdjęć. No jak nie będzie 1400, to ja po prostu nie wyjeżdżę. Może być więcej, nie? Taki limit co daje, nie? No. Tylko poczekaj, to ja tak się będę umieszczać z tymi girami. Jezu, jaka ja jestem zapiaszczona, no człowieku. No przecież tu nawet Grażyna sobie zdjęcia nie zrobi po ludzku. Ja będę się tak umieszczać, nie? A potem mi będziesz pokazywać i ja ewentualnie będę zmieniać pozycję, nie? Wiesz o co chodzi, nie? Czy fałdę widać, czy tam trzeba coś wciągnąć i tak dalej, nie? No, Jezu, jaki piękny zachód. A może to okulary trzeba zdjąć? A może to trzeba być? No nie wiem. Już jest po romantycznym zachodzie. Zrobiłam... Brakuje mi 5 zdjęć do 1400, także Grażynka potrafi. A teraz idziemy na kawkę. Jakby ktoś pytał, to tutaj słońce zachodzi jeszcze szybciej niż na Dominikanie. To znaczy, no na Dominikanie byliśmy o innej porze roku u nas. Ale jest 18:31, już jest po zachodzie słońca. Tu idziemy? No to chodźmy. I teraz idziemy na kawkę. Do takiego fajnego miejsca sobie wypić. A może koktajl sobie wypijemy jeszcze potem? Ten orzeźwiający.
Powiedz im, że byliśmy. Doszło mi teraz do głowy, że ja nie powiedziałam wszystkiego na temat tego zachodu słońca, bo na Dominikanie byliśmy w sierpniu, ale tam też cały rok bardzo szybko słońce zachodzi, nie tak jak u nas, że nawet o 10 albo najdłuższy dzień w roku, także tutaj jest podobnie. A teraz musimy jakoś przejść przez ulicę, chodź szybko. Bijamy się. Naprawdę tu przejść przez ulicę to jest graniczy z cudem. Matko, chociaż tutaj u nas to jeszcze jest delikatne, jak byliśmy tam dalej, to jest dopiero masakra. Naprawdę jest tragedia. Więc teraz idziemy sobie na kawkę. I musimy obmyślić plan działania, jak to wszystko zrobić, bo jutro mamy wylot. Więc jutro jeszcze, no w sumie pół dnia, ale pół dnia potem spędzimy na lotnisku. Ale to jutro, dobra, teraz nie będę na ten temat dyskutować. Więc przepiękny widok. No tak, teraz samochodu, nie? Ja nie wytrzymam! Dzień dobry, ja odmierci. To od Bazyla w takim razie? Od Ryszarda? Tajskie kocie. Nie lubię, tajskie koty mnie nie lubią. Psy to mnie lubią, ale koty mnie nie lubią. Patrz, oszczywa dziad! Oszczywa! O! Mieszka tam. Mieszkasz tam? Oszczy dziadzisko jedne ty. No tajskie koty mnie nie lubią, ale problem techniczny. Ale to dobrze, bo Bazyl nie będzie zazdrosny. Tu jest kawka. Kawka, karawka. No to chodźmy. Ale sympatycznie. No dobra. No to czytajmy. Mamy nasze kawki. Tu jest bardzo dobra kawa. Oczywiście na zimno, nie? No. Dawid, proszę. Teraz ja. Ta knajpa ma bardzo dobre opinie, ale jest zamknięta. Nie wiemy, czy ona w ogóle jest zamknięta, że zamknięta, czy... Dawid, tu są kolejki teraz. Zobacz. No ja wiem, ale zobaczymy, czy jest ktoś inny dzisiaj. Bo oni tutaj są takie miejsca, że na przykład u nas wygląda to w sposób następujący, że niektórzy są zawsze ci sami. O, ja nie spróbowałam tego sushi w końcu. O, sorry. A niektórzy te się zmieniają. Na pana wpadłam, czyli pan jest ten sam, a tutaj? Co się dzieje tutaj? A, nawet sobie warzywne, widzisz? No dobra, idziemy dalej. Widzisz? Tam. No, a ja taka najedzona. A ty i grzybki. A no, grzybki. No i ta ryba. To na odchodne próbujemy sushi. Wytłumacz pani, że poproszę takie małe, małe pudełeczko takie. Okay. Małe pudełeczko. Ale które chcesz? No już poczekaj, bo się rozwijam. Wow. Może z tym jajkiem? Jego? No. Czekaj, jedno z jajkiem. Tu jest jakaś ryba? Ryba. Tak, okay, no. To weźmiemy to. To mi ładnie wygląda. To mi ładnie wygląda. To chyba z tymi glonami. Tak. Czekaj, to? Może być to. I. No to spróbujmy teraz. A nie. To weź. Dobra, to poprosimy. To będzie jajko, to nie. Dobra, to bez sensu. A no to też. Okay. A to co to jest? What is it? Krab z tym? A, krabok. A to? To krabok. Aha, o, to, to. To. I okej, okay, no. To właśnie jest. Pani ma białego. Ale ma cały czas. No właśnie, a czemu? To jeszcze może, na baterię. Bo on ma takie coś pod... Aha, sos sojowy. Wasabi, no. A nie wiem jakie jest, niech będzie jedno. Aha, to będzie full wypas. No super. 26. Widzieliście to?
Sushi. A dlaczego sushi? Bo widzieliśmy, że bardzo dużo Tajów tu podchodzi, no i trzeba właśnie też obserwować i patrzeć, co oni jedzą. Bo to, co jedzą lokalesy, to jest najlepsze. A teraz chciałam namówić Dawida na te ryby, co się nogi wkłada, ale on powiedział, że się boi, że będzie go gliknąć. No. A to kosztuje tutaj 15 minut 100 batów, czyli z jakieś 12 zł. Nie wkładamy nunów? No. Do rybów? No. Naprawdę? Naprawdę. No nie wkład... By się przewrócił, by się przewrócił. Zygmunt by się przewrócił. To, czyli ty bojasz? Nie. Bojasz rybów? No nie bojaj ryb. No przecież cię nie pogryzą te ryby. Właśnie może pogryzą. Oj. Cicho, godzinę mamy? 19.38. 19.38. Musimy gdzieś uderzyć jeszcze po chustę. Muszę kupić jeszcze jedną chustę, ten szal taki. O. Uwaga, będziemy szaleć. To są najlepsze te koktajle. Trzeba się tego napić. I próbujemy ich truskawkę. A to jest deser, który mieliśmy zjeść, ale nie damy rady już. A to wygląda tak. Pani tam przygotowuje. To tak wygląda w sumie jak takie pieczone gofry, nie? Bo tam jest ta machina. O, tam... Turkawka? Próbuj turkawkę. Wiem, że zajebisto. Uwaga. Ale która? Oni tu, w ogóle Azja to nie w reklamówkach, ale to jest temat na inną rzecz. Ale nie wiem. Zajebisto. To jest nieprawda. Taka dobra, nie? To trzeba pić. Idziemy jeszcze na wieczornego kokosa. O, są. Naprzeciwko naszego hotelu, bo tam jest nasz hotel, są najtańsze. Ale pani nie ma. A nie ma pani. Czy to pan? Pan nie. Tak, oryginalnie jesteśmy na łóżku. Dawid testuje swojego kepsa. O, to jest moje exclusive sushi. Proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. Ja tu sobie wyciągam baterię do aparatu, żeby sobie naładować, a ty mów, czy dobry. Powinienem się z niego zabrać. Normalnie. Chapaj. Chapaj. Ej, naprawdę, ja wyglądam jakbym była jak rak. Kamera nieźle podbija. Mówię, jestem czerwona, ale nie jestem aż tak czerwona, jak kamerze by się wydawało, że jestem. Przepraszam. Ładowarkę podłączę. A, no to co mówiłam. Azja tak tonie po prostu w tym, w foliach, folijkach, że my to jesteśmy pikuś. Tak, i staraliśmy się jak najbardziej w momentach, gdy nie trzeba rzeczywiście nie brać, nie? Powiedz, że normalnie, no oni gdyby mogli, to by do wszystkiego folię dali. No nawet, no kokosa jak chcecie na wynos, nie? No rzeczywiście to ułatwia życie, bo czasami jest taki wielki, że nie macie co z nim zrobić i dają wam go w folii, fajnie się go niesie na przykład, żeby dojść na plażę czy coś. Oczywiście nie ma żadnego problemu wziąć go pod pachę, tak jak ja dzisiaj chodziłam, ale naprawdę, no... Staraliśmy się jak mogliśmy, ale uwierzcie mi, że no jeden człowiek niczego nie zdziała. I co? Kazimierz, czy to jest dobre? Słodki. Kebab słodki? Bo sos. Ale dobry czy nie dobry? Fajne. Miąsko jest dobre? Nie, bo ja sushi będę jeść sushi. Chodzi o mięso, tak. A generalnie jestem opalona tylko dotąd, tak. Super, nie? Tutaj miałam tak mocny. Tu miałam 30 swoją z 50 Dawida i tak mi podziałało. A tutaj miałam swoją 40 na twarzy. Nie wiem, jak to się stało. Dobra, czas na fejsa. Która jest godzina jeszcze, mi proszę powiedzieć? 9.14. 9.14. Ja mam walizki generalnie spakowane wczoraj. Tak, nadal siedzimy oryginalnie na łóżku. Jest stolik w pokoju, drugi na tarasie. Ale Jahu z Grażyną ten. Co chciałam powiedzieć? Sam fakt, że na przykład, o, sos sojowy jest w folijce. Imbir jest ostrzejszy niż u nas i brakuje mu trochę tej cytrynki takiej. Ciekawa ja jestem tego, wasabi, no nieważne, i tego z jajkiem.
W ogóle wszystkich jestem ciekawa. No. Zaraz będę wszystkie próbować, tylko najpierw muszę Pauli zdjęcie zrobić. Żeby ją coś trafiło.